Zenbox jest firmą hostingową, hostingu współdzielonego, czyli tak jak powiedzmy Home czy inne tego typu duże firmy. Natomiast wymyśliliśmy troszeczkę ciekawszy model rozliczeń w postaci rozliczania za ruch, w postaci unikalnych użytkowników. Dzięki temu od 3 lat dosyć szybko rośniemy. Mówimy tutaj o takich dużych setkach miesięcznie nowych klientów. Wobec czego tego doświadczenia z serwerami troszeczkę nam się zebrało. Zaczęliśmy, co ciekawe, w Atmanie z pojedynczymi maszynkami. Przeszliśmy przez chmurę, jedną, drugą. Obecnie dużą część mamy kolokacji u konkurencji, no i z powrotem jesteśmy w Atmanie. Więc pytanie, dlaczego jesteśmy w Atmanie? Jednym z największych problemów przy tym, jak zaczęliśmy szybko rosnąć, była brak elastyczności w dostawach sprzętu. Wbrew pozorom, dostawców sprzętu jest bardzo dużo, serwerowni też nie mało. Natomiast jeśli zaczynamy potrzebować sprzętu wysokiej jakości, to szybko to znaczy czasami nawet dzisiaj, zaczyna być problem i to duży. Mamy nawet takie historie, gdzie na sprzęt, który w teorii powinien leżeć na stoku bądź być prawie za tydzień, czekaliśmy na niego 2,5 miesiąca, bo akurat Tajwan i tak dalej, więc potrafi być bardzo nieprzyjemnie. Więc szukaliśmy kogoś, kto nam ten problem rozwiąże. Trafiliśmy do... Tak? Ja bym ci przerwał, bo mimo wszystko, mimo swojej skali, wy wciąż nie potrzebujecie wielkich ilości serwerów jednocześnie. Nie. To są w sumie pojedyncze sztuki, jeśli chodzi o nowe zamówienia. Kilka miesięcznie, powiedzmy. I już w tym momencie wielu dostawców ma z tym problem. Tak, dokładnie tak. Co było dla nas zaskoczeniem, bo powinno to być proste, zwłaszcza, że to nie są jakieś bardzo specyficzne serwery. W miarę to są standardowe rzeczy. No ale ten problem powstał i mieliśmy go już w kilku firmach. I tutaj ten problem przestał istnieć, gdyż po jakimś tam pierwszym zgraniu się udało nam się wybrać kilka platform, z których możemy korzystać, kilka rozwiązań i praktycznie jesteśmy w stanie realizować zamówienia w ciągu dni, a czasami nawet tego samego dnia, jak się uda, co jest dla nas super, bo czasami czy nowy klient, czy nowa usługa, potrzebujemy czegoś szybko. Niestety chmura nie zawsze spełnia te wymagania, no chmury mają, no chmury nie są do wszystkiego wbrew pozorom i niektóre rzeczy się nie sprawdzają tam, więc czasami trzeba stawiać coś swojego. To jakby była pierwsza kwestia. Druga kwestia dalej tej elastyczności to było to, że mogliśmy przetestować kilka różnych rozwiązań, zanim coś w sumie kupiliśmy. Atman posiada na tyle dużo sprzętu, na tyle dużo i procesorów, i platform, i dysków, że mogliśmy potestować i popatrzeć, co jak nam się zachowa, bo jednak zmienialiśmy troszeczkę ten sprzęt pod spodem. Wiadomo, każda nowa technologia, nowa wersja procesora, jednak różne rzeczy się zmieniają. Co na przykład się nam zdarzyło? Zamówiliśmy bardzo mocny serwer jak na nas. Po miesiącu podsystem dyskowy, całe I/O okazało się tak wydajne, że w porównaniu do poprzednich kilkudziesięciu serwerów obciążenie procesora spadło nam o 40% praktycznie. Bo tak jak było mówione wcześniej, procesory czekały na dyski. Mimo że dyski SSD, zawsze korzystamy z SSD-ków, to mimo wszystko na tych SSD-kach mieliśmy I/O waity i to dosyć duże, bo mamy nawet takie po 60% nam udało się wycisnąć. Więc no i co było fajne? To było fajne, że po ponad miesiącu, mówię, może zaryzykuję, to napisałem do Marcina, mówię, Marcin, no ta maszyna jest praktycznie 2 razy droższa niż my potrzebujemy, co z tym, czy da się coś z tym zrobić? No okazało się, że się da. Zostały wymontowane jedne procesory, zamontowane inne procesory, koszt spadł i wszyscy zadowoleni. Akurat mogliśmy sobie jeszcze wtedy na to pozwolić bez migracji danych, chociaż chyba tam częściowo była. Więc to było to praktycznie lepiej niż chmura, tak? Bo jeszcze można zadzwonić i ktoś to robi za ciebie, a nie trzeba klikać. Więc jakby to, jeśli chodzi o elastyczność, i to jednak jest dla nas, było dla nas i dalej jest najważniejsze. Druga kwestia to wiedza. Naprawdę, no akurat jesteśmy firmą hostingową, więc no to firma hostingowa jest dosyć wrednym klientem, bo niestety serwer jest częścią składową ceny, tak? My je sprzedajemy, więc to potem się przekłada na cenę końcową bądź marżę, bądź jej brak. Wobec tego są to firmy bardzo mocno techniczne, które mają, wyciskają z tych serwerów tyle, ile mogą. Tak? No, nie da się tutaj tego zrobić inaczej.
Mieliśmy ogromny problem z tym, że właśnie przy wzroście, przy dużych obciążeniach, w różnych sytuacjach, bo tutaj mamy środowiska, gdzie jest wszystko naraz praktycznie, bez izolacji albo ta izolacja jest mała, no zaczęły być duże problemy właśnie sprzętowe i po stronie sieci czasami i po stronie serwerów. I tutaj Atman nam dał to, że byliśmy w stanie przejść przynajmniej na jakimś poziomie te problemy i przy zamawianiu nowych sprzętów już to uwzględnić. No i praktycznie tak jak mówię, to na przykład z tym IO, no to jeden główny takie wąskie gardło zostało rozwiązane i super. To nam chwilkę zajęło, ale praktycznie stworzyliśmy całą nową platformę przy współpracy, co potem jest bardzo ważne, bo kiedy chcemy rozwiązywać jakieś problemy, to jest ważne, żeby też z tym centrum danych jednak się dogadywać, tak? Nie wymyślać sobie nie wiadomo czego, bo potem się okaże, że jedna bądź druga strona tego nie lubi, bądź nie ma na stoku, bądź ma z tym inne problemy supportowe, bo no niestety też wszyscy jesteśmy gdzieś tam zależni od jeszcze innych poddostawców, firm i tak dalej. Więc to było bardzo ważne i do tej pory korzystamy z tej wiedzy. Teraz planujemy kolejną optymalizację, czyli powiedzmy już taką trzecią czy czwartą nawet iterację naszych rozwiązań serwerowych i dalej będziemy teraz pracować nad tym, żeby nasze wymagania przełożyć na to, co leży na stoku, jak to najoptymalniej kupić, no bo to są dla nas po prostu bezpośrednio pieniądze. Więc podsumowując, chyba te dwie rzeczy były dla nas najważniejsze i takie kółko zatoczyliśmy z Atmana do Atmana. Jeszcze dalej mamy infrastrukturę w różnych miejscach, bo nie wszystko da się przenieść, ale raczej tutaj na chwilkę zagościmy. Więc jeśli ktoś ma jakieś pytania, to może to mogę odpowiedzieć, bo przynajmniej już nie będzie marketingu za dużo. No to super. Jak nie ma marketingu? Oficjalnie wystartowaliśmy, pytanie było od kiedy istniejemy, wystartowaliśmy w listopadzie 3 lata temu, czyli powiedzmy te 3,5 roku teraz możemy liczyć. No na pewno nie tak jak home czy nazwa. Na pewno. Klientów jakieś 11 tysięcy takich czysto hostingowych, no to w porównaniu do tam powiedzmy 100 tysięcy w home czy w nazwie, to tak 10 razy mniej. No teraz tak jeśli chodzi o serwery, to mniej więcej 12 w Polsce jesteśmy w tym momencie. Czyli firmy takie już, które są powyżej 10 lat na rynku, to już udało się przegonić i generalnie gonimy teraz, staramy się gonić tych największych, o może w ten sposób, bo to wiadomo, że to jest trudne. A ilu adminów? Dzisiaj 6. Można by to zrobić tanie, natomiast trzeba też pamiętać o tym, że no, trzeba pokryć te zmiany, tak? Więc sam ten fakt, już jest paru tych 4 adminów potrzeba tylko po to, żeby zapewnić 2-4 na dobę nadzór 7 dni w tygodniu, tak? No to już jest 4. Więc to jest takie minimum, które musi być tylko po to, żeby ktoś zawsze czuwał, tak? I odpisywał na te etykiety i rozwiązywał bieżące problemy. W tym momencie, no plus tych 2 powiedzmy, to już są te dodatkowe rzeczy, już się tam jest, już mamy kawałek miejsca, żeby rozwijać nowe rzeczy, tak, zmieniać i zacząć analizować te rzeczy, które zrobiliśmy, bo zmieniliśmy trochę model biznesowy, przez co, no przez to te rzeczy pod spodem trzeba troszeczkę od nowa wymyślać, tak, bo nie dajemy, nie ograniczamy się miejscem na dysku, nie ograniczamy się procesorem czymś tam, więc no pod spodem to się trochę zmienia, inaczej się skaluje. Ale już na tyle jest mięsa, że tak powiem, w firmie, że już trochę możemy pracować nad rozwojem.